Dzień dobry. Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność przywitać Państwa na kolejnym już spotkaniu w ramach JUFE Akademii. Dzisiejszy wykład zaprezentuje dla Państwa doktor habilitowany Rafał Moczkodan, profesor UMK. Wykład został zatytułowany Empatia – klucz do przyszłości. Zachęcam również do zadawania pytań na koniec wykładu. Oddaję głos panu profesorowi. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj troszkę o empatii, takiej ukierunkowanej na pewną grupę osób, które znajdują się w naszym otoczeniu. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na rzeczy, które być może dotychczas w takim oglądzie codzienności nam umykają, a wydaje mi się, że warto, żebyśmy nad nimi się wspólnie pochylili, ponieważ jestem głęboko przekonany, że w dużej mierze to, jak będzie wyglądała przyszłość, zależy od decyzji, które będziemy podejmowali dzisiaj. Zacznijmy bardzo krótko o samej empatii. Jakie mamy rodzaje empatii? Są dwa podstawowe. Pierwsza to jest oczywiście empatia emocjonalna. Gdy widzimy osobę, która doświadcza jakiegoś trudnego czasu, gdy do niej się zbliżamy, spokojnie, z wyczuciem zaczynamy z nią rozmawiać, okazuje się, że bardzo często są w niej jakieś lęki, frustracje, może przychodzi jakieś cierpienie, jakiś żal, jakiś ból. I jeżeli zrozumiemy tę sytuację, jeżeli jest to osoba nam bliska, jeżeli zaangażujemy się w relację z tą osobą, to empatia będzie oznaczała tutaj rodzaj współodczuwania. Będzie oznaczała, że my nie doświadczymy tego samego, co ta osoba, ale nasza psychika, nasze emocje dopasują się do doświadczeń tej osoby i będziemy w pewnym momencie gotowi do tego, żeby powiedzieć: rozumiem to, co czujesz, odczuwam to samo w takim stopniu, w jakim oczywiście mogę utożsamić się z tobą na poziomie emocjonalnym. Mamy też empatię poznawczą. To jest empatia, w której rozumiemy, ale przestrzeń emocjonalna nie jest zaangażowana. To znaczy rozumiemy tę drugą osobę, rozumiemy jej sytuację, staramy się spojrzeć na rzeczywistość jej oczami. Moglibyśmy powiedzieć, wchodzimy w jej skórę, wchodzimy w jej buty, wyobrażamy sobie, jak to jest. Tyle tylko, że jeżeli chodzi o empatię, to jest oczywiście taka granica, gdzie nasze poznanie doświadczeń drugiej osoby, nasze poznanie jej stanów emocjonalnych, nasze poznanie jej myśli, jej doświadczeń jest oczywiście do pewnego stopnia tylko możliwe, a jednak jest pewna granica nieprzekraczalna. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się, czy możemy tą granicę przekroczyć, czy możemy pójść w tym nastawieniu na drugą osobę o krok dalej. Grupą, na którą chciałbym, żebyśmy zwrócili szczególną uwagę, są, proszę Państwa, seniorzy. Seniorzy, czyli grupa, która w społeczeństwie jest obecna i będzie obecna w coraz większym stopniu, a która to grupa i której potrzeby nie zawsze są przez nas rejestrowane, nie zawsze są dostrzegane. Każdy z nas się będzie starzał. Każdy z nas w pewnym momencie stanie się seniorem. Oczywiście definicje senioralności ulegają zmianie w zależności od tego, czy przegląda się dokumentację medyczną, czy prawną, czy przegląda się dokumenty Unii Europejskiej. Ten wiek senioralny jest określany bardzo różnie. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że seniorzy to osoby powyżej 65 roku życia, ale można znaleźć takie opracowania, które mówią o tym, że 60 rok życia, można znaleźć takie, które mówią, że już 50 rok życia to jest ten moment, w którym człowiek zaczyna się starzeć i rzeczywiście procesy starzenia się w naszym organizmie pierwsze obserwuje się w zasadzie już od 40 roku życia, one po 50 roku życia po prostu przyspieszają. Oczywiście osoby, które są w tym wieku, bardzo często nie zgadzają się z tymi definicjami. One cały czas czują się młode, prężne, dynamiczne. Bardzo dobrze. Te osoby, proszę Państwa, doświadczają takiego pomyślnego starzenia się. Mówi się o takiej kategorii jak senioralny dobrostan, czyli połączenie tej przestrzeni dobrej kondycji fizycznej ze świetnym samopoczuciem psychicznym. Oczywiście te dwie przestrzenie, one się bardzo mocno uzupełniają, zazębiają i nawzajem na siebie wpływają. Osoby, które mają mocną psychikę, osoby, które się nie poddają łatwo, nawet jeżeli ich ciało zacznie się starzeć, jeżeli ich ciało zacznie tracić pewną sprawność, pewne umiejętności, którymi dysponowało wcześniej, to
ich umysł, ich psychika będzie starał się to przezwyciężyć. Te osoby są zresztą niebywale kreatywne, wyszukują sposoby na to, jak te ograniczenia, które, z którymi się mierzą, jak je obchodzić, jak znaleźć sposób, jak znaleźć, jak to mówimy, jakiś patent na rozwiązanie jakiejś sytuacji trudnej. Jeżeli chodzi natomiast o kondycję fizyczną, to tutaj trzeba powiedzieć o dwóch obszarach. Z jednej strony to jest oczywiście koordynacja nerwowo-mięśniowa i tutaj nasze ciało się po prostu starzeje. Oczywiście mamy, my wszyscy, wpływ na to, jak nasze ciało się będzie starzało. To jest oczywiście wpływ związany z dietą, związany ze stylem życia, z tym, ile śpimy, jak wypoczywamy. Czyli można powiedzieć, że przez całe życie pracujemy na nasz dobrostan senioralny. On może być bardzo dobry, średni, ale może być też bardzo słaby. Oczywiście w tym zakresie nie możemy zatrzymać czasu, nie możemy spowodować, że pewne procesy nie będą zachodzić. Co więcej, jeżeli jeszcze dodatkowo przydarzy nam się choroba, no to w tym momencie już okazuje się, że tutaj te straty mogą postępować bardzo szybko, bardzo dynamicznie i niestety mogą być nieodwracalne. Podobnie rzecz się przedstawia z tą integracją sensoryczną. Mam tu przede wszystkim na myśli wzrok i słuch i sprzężenie tego bodźców, które odbieramy tymi kanałami z pracą naszego umysłu. Jeżeli Państwo potkniecie się idąc, to w pewnym momencie wasz umysł, wasz mózg zarejestruje fakt utraty równowagi. To jest około 200 milisekund. Natomiast u osoby starszej czas reakcji się wydłuża. Osoba starsza od momentu, gdy się potknie, do momentu, gdy jej mózg zarejestruje fakt zachwiania równowagi, to może upłynąć 1000 milisekund. Wydaje się niewiele, ale 5 razy później osoba starsza zareaguje na fakt utraty równowagi. Co więcej, jeżeli wrócimy do tej koordynacji nerwowo-mięśniowej, ten mózg wyśle sygnał, serię sygnałów do różnych partii mięśni, które będą, podrywając nasze ciało, próbowały odzyskać równowagę. W przypadku osób młodych to się udaje dość często. Wielokrotnie, jak się potykamy, to widzimy taką osobę, która próbuje, tracąc równowagę, wykonuje ruchy gwałtowne, ręce, nogi pracują, ale jakoś udaje się z tego wyjść. W przypadku seniora, który traci bardzo dużo, bo może stracić 40-50% swojej takiej pierwotnej siły, którą byśmy zmierzyli u niego w wieku 20 czy 30 lat, on nawet gdy zarejestruje ten moment potknięcia, nawet gdy jego mózg wyśle sygnały ostrzegawcze, dla niego może już być raz, że o te ułamki sekund za późno, a dwa, może mieć za mało siły, za mało sprężystości, żeby to wykonać. Więc w tym momencie senior może się przewrócić. Proszę Państwa, jakie są te parametry obniżającego się dobrostanu senioralnego? Jest ich sporo. Ja wybrałem tylko te, które są takie szczególnie, bym powiedział, dotkliwe dla seniorów, są szczególnie widoczne. Pierwsza rzecz to jest ubytek siły mięśni. Drodzy Państwo, w wieku 80 lat jesteśmy o 50% słabsi niż gdy mieliśmy lat 30 czy 40. Odkręcenie słoika może w pewnym momencie być wyzwaniem. Zrobienie zakupów i przyniesienie ich do domu może w pewnym momencie być wyzwaniem. Ja znam seniorów, którzy chodzą wielokrotnie do sklepu w ciągu dnia nie dlatego, że chcą, nie dlatego, że lubią, nie dlatego, że nie mają co robić z czasem. Tylko ci seniorzy są w stanie przynieść maksymalnie ze sobą ciężar 2 kg. Czyli pójdą, kupią kilogram mąki, kupią kilogram cukru i muszą to zanieść do domu, bo nie są w stanie wziąć więcej. Potem idą po ziemniaki, potem idą po olej, potem idą po coś jeszcze i potrafią takich kursów do sklepu i do domu wykonać kilka w ciągu dnia. To oczywiście męczy, oczywiście to oczywiście frustruje, to oczywiście są wszystko rzeczy bardzo nieprzyjemne. Dynamika ruchu i użycia siły o 40% spada w wieku 80 lat, czyli jak potyka się 80-latek, to jego szanse na to, żeby wyjść z tego momentu zachwiania równowagi są naprawdę niewielkie. Zdolność do wstawania z pozycji siedzącej. Drodzy Państwo, tak jak Państwo tutaj siedzicie, gdybym poprosił, żebyście podnieśli ręce na wysokość ramion i wstali z tych krzeseł, używając wyłącznie siły własnych nóg, to zrobicie to Państwo bez większego problemu. Ale senior już niekoniecznie. Co więcej, jak Państwo będziecie w przyszłości kupować do mieszkań, do domów, będziecie kupować fotele i kanapy, to będziecie dbali o to, żeby one były miękkie, wygodne, często skórzane, tak zwany wypoczynek, w który my, siadając, w zasadzie się zapadamy jak w miękką poduszkę.
Tylko problem polega na tym, że to dla seniora jest absolutnie niewygodne i absolutnie przez niego niewykorzystywane, dlatego że jeżeli senior siadając spowoduje, konstrukcja mebla to spowoduje, wymusi, że środek ciężkości jego ciała, umieśćmy go tam, gdzie jest kość ogonowa, spadnie poniżej linii kolan, to ta osoba już bez pomocy innych osób nie będzie w stanie wstać. Ta osoba będzie w pewnym momencie czuła się bardzo źle, będzie sfrustrowana, ponieważ ona chcąc wstać o własnych siłach będzie to robić tak, jak robi to małe dziecko. To znaczy w pewnym momencie ta osoba będzie musiała się przewrócić na brzuch i odpychając się rękami w zasadzie zczołgać z tej kanapy i dopiero podnieść. To dlatego seniorzy nie korzystają z takich mebli bardzo często, a jeżeli już decydują się na to, żeby kupić sobie fotel, to dbają bardzo o to, żeby ten fotel miał drewniane albo metalowe poręcze, żeby te podłokietniki nie były miękkie, żeby one nie były obite, bo senior potrzebuje punktu oparcia bardzo stabilnego, żeby zbudować w swojej świadomości poczucie bezpieczeństwa i żeby móc wstać bez pomocy innych osób. Skrócenie kroku 10-20%. Starsze panie nie podbiegają za autobusami bardzo często. Starsi panowie bardzo często, gdy zmieniają się światła przy przejściu dla pieszych, zwłaszcza jeżeli są to takie przejścia długie, gdzie przekraczamy kilka pasów jezdni, pasy zieleni, oczywiście tory tramwajowe i znowu pasy jezdni, oni bardzo często przechodzą tą trasę, którą my pokonujemy też nierzadko z pewnymi problemami, dość szybko, to oni oczywiście przechodzą przez to, dzieląc to na kilka odcinków i to też nie jest ich wybór, to też nie jest ich decyzja. Redukcja, proszę Państwa, prędkości chodzenia z tym powiązana. Nie da się przyspieszyć, w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć ograniczeń naszego organizmu. Zaburzenia chodu to są również związane z zaburzeniami równowagi. Proszę Państwa, co trzeci senior ma problemy z błędnikiem. Im się kręci w głowie, oni mają poczucie zachwiania równowagi. W związku z tym zaczynają stawiać nieco szerzej stopy. Stawiając nieco szerzej stopy, dbają o to, żeby ich ciało zachowało się w równowadze, bo wiedzą na przykład, że mogą upaść, a upadki dla seniorów kończą się fatalnie. Pochylenie się i równowaga o 16% co 10 lat, to już o tym była mowa. Zaburzenia słuchu. Zaburzenia słuchu, które postępują głównie od 55 roku życia, sprawiają, że seniorzy w pewnym momencie przestają słyszeć pewne typy dźwięków. Mówimy o takim zawężającym się polu słyszalności. To jest nawet wykorzystywane czasami w takich sytuacjach społecznych. Na przykład państwo jako ludzie młodzi słyszycie wyższe rejestry dźwięków, których nie słyszą już na przykład osoby po 60 roku życia. I to jest na przykład wykorzystywane w niektórych krajach zachodnich do tego, żeby rozpraszać zgromadzenia czy walczyć z grupami chuliganów. Mianowicie policja przywozi ze sobą urządzenia, które emitują dźwięk o określonej częstotliwości. On jest słyszany przez grupy młodzieży, a nie jest słyszany przez grupy osób starszych. No ale oczywiście to też jest cena, którą się płaci, że w pewnym momencie słyszy się coraz gorzej. No i wreszcie zaburzenia wzroku. Tych jest bardzo dużo, natomiast te, które są szczególnie dojmujące, to jest oczywiście zaćma, która najczęściej zaczyna pojawiać się w okolicach 50 roku życia i jaskra, która może się pojawić, to jest uwarunkowane genetycznie już od 20 roku życia, ale jak się pojawia u osób w wieku senioralnym, to ona dodatkowo spowalnia te osoby, bo widzimy coraz gorzej, widzimy coraz mniej, widzimy coraz słabiej. Drodzy Państwo, mówię to wszystko, cały czas pamiętając o tym, że przedmiotem naszego spotkania jest empatia. To znaczy, na ile, można by zadać takie pytanie, na ile to, co ja Państwu przed chwilą powiedziałem, tak, te parametry obniżającego się dobrostanu, na ile to w nas może spowodować jakąś zmianę. Bo empatia to nie chodzi o to, żebyśmy w pewnym momencie pochylili się nad kimś z troską, powiedzieli, ale już ja ci współczuję, jak ci mogę pomóc i po 10 minutach poszli dalej. Chodzi o to, żeby empatia zmieniła coś w nas w sposób trwały. Żeby doświadczenie drugiej osoby, doświadczenie jej sposobu przeżywania świata zmieniła nasz sposób patrzenia na rzeczywistość w ogóle. I to, co w tej chwili Państwo widzicie na tym slajdzie, może przyczynić się wyłącznie do wzrostu empatii poznawczej. Zresztą każdy z nas ma wokół siebie seniorów. My ich obserwujemy, my ich widzimy.
Jeżeli to są nasi bliscy, to nawet rozumiemy, że oni mają z pewnymi rzeczami problemy. Tym niemniej, gdy spotykamy się z seniorami, z którymi nie jesteśmy spokrewnieni, to oni nierzadko wzbudzają w nas irytację. Starsza pani, która stoi w aptece i wypytuje o wszystkie widoczne w polu jej widzenia medykamenty, które znajdują się wokół okienka, ona zajmuje czas zarówno tej pani, która w tej aptece pracuje, jak i osobom, które stoją w kolejce i spieszą się gdzieś. Tylko teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego ta pani to robi? Dlaczego starsza osoba, wchodząc do sklepu w pewnym momencie, gdy ma zapłacić, bierze portfel, albo go otwiera i takim ruchem bezradnym podsuwa do ekspedientki, albo wysypuje te monety na dłoń, mówiąc, proszę, niech pani sobie wybierze. Czy to jest lenistwo? Nie, drodzy państwo, może się okazać, że ta osoba ma cukrzycę, że właśnie ma skok cukru albo spadek, że cierpi na retinopatię cukrzycową, to jest takie zaburzenia pola widzenia, że się takie plamy pojawiają w polu widzenia, i ona w pewnym momencie może mieć naprawdę spore problemy z tym, żeby te 7,24 odliczyć. Ona naprawdę, dla niej może być to rzecz nieomal niewykonalna. Jeżeli jeszcze do tego ma na przykład schorzenia w obszarze dłoni, to znaczy chodzi mi o zmiany reumatyczne, to w tym momencie te małe, żółte monety dla tej osoby są w zasadzie poza zasięgiem. Ale ja mówię i cały czas mówię, tak? Cały czas tylko opowiadam, cały czas przybliżam państwu problem i mogę jedynie budować w państwa umysłach, w państwa osobach narastającą empatię poznawczą. Ale co z tą emocjonalną? Jak przekraczać te granice? Zanim do tego dojdziemy, jeszcze kilka dodatkowych informacji, żebyśmy z tej poznawczej skorzystali. Co sprawia, że pewne osoby starzeją się lepiej, a pewne osoby starzeją się gorzej? Otóż są dwa podstawowe czynniki, które bardzo mocno przełamują, bardzo mocno te dobrostany senioralne łamią w pewnym momencie i po nich następuje bardzo gwałtowny spadek jakości życia osób starszych. Pierwszy to jest oczywiście choroba. No tutaj oczywiście tylko medycyna może poradzić. Natomiast drugim takim elementem jest upadek. No i teraz powstaje pytanie, jak często upadają seniorzy? Znaczy, co to znaczy, że oni upadają? Na ile to są groźne upadki? Okazuje się, proszę państwa, że zjawisko jest narastające, jest bardzo niebezpieczne. W skali roku, jeżeli patrzymy na osoby powyżej 65 roku życia, to co trzecia osoba raz do roku się przewraca. To nie musi być upadek spektakularny, to nie musi być upadek jakiś, nawet bym powiedział, niekontrolowany czy bardzo gwałtowny. Ale jednak okazuje się, że o ile tych upadków lekkich jest nieco ponad połowa, to 15% doświadcza tak zwanych upadków ciężkich, urazów ciężkich. To jest oczywiście ten upadek, gdzie następuje złamanie panewki stawu biodrowego, to jest w ogóle upadek ze złamaniem. Co dzieje się z taką osobą, która upadnie i coś złamie, z osobą starszą, która upadnie i coś złamie? Oczywiście udzielana jest pomoc medyczna, taka osoba, gips, wiemy, rehabilitacja, wraca po jakimś czasie do siebie, ale okazuje się, że zachodzą gigantyczne zmiany w stanie jej świadomości. Taka osoba zaczyna się bać, taka osoba zaczyna się lękać, taka osoba w bardzo gwałtowny sposób zwiększa poziom asekuracji w swoim życiu. Co to będzie oznaczać? To będzie oznaczać, że jeżeli przed upadkiem na przykład jeździła na rowerze, to po upadku przestaje jeździć na rowerze. Jeżeli przed upadkiem samodzielnie chodziła, wychodziła z domu, chodziła do sklepu, to po upadku będzie robiła to dużo rzadziej albo w ogóle tego zaniecha. Jeżeli przed upadkiem prowadziła samochód, to po upadku przestanie prowadzić samochód. I co się dzieje? Otóż senior zaczyna zamykać się w swoim świecie. Przestaje wychodzić z domu, przestaje się ruszać, co wpędza go w takie błędne koło, to znaczy on zaczyna szkodzić sam sobie, nie dbając o swoją kondycję fizyczną, zaniedbując ją w ten sposób, on będzie oczywiście pogarszał stan swojego zdrowia. Dlaczego seniorzy upadają? Co się takiego dzieje? No, okoliczności jest bardzo wiele. To upadki często zdarzające się na przykład w łazienkach, upadki podczas kończenia kąpieli i tak dalej. To są
To są bardzo często sytuacje, ale to są zaburzenia wzroku, to są właśnie te zaburzenia błędnika, to są zachwiania równowagi wynikające z osłabienia siły mięśni itd., itd. Zresztą senior nie musi upaść. Senior może doświadczyć czegoś innego, co będzie bardzo dojmujące dla jego psychiki. Ja podam Państwu przykład. 2 lata temu do naszego uniwersyteckiego szpitala przywieziono starszą panią powyżej 80 roku życia, która miała odleżyny na udach. No i pytają lekarze, co takiego się stało. Ona mówi, że ona mieszka sama, jest samodzielna, chce mieszkać sama, funkcjonuje jeszcze dobrze. Poszła do łazienki, chciała skorzystać z toalety, usiadła i w momencie, gdy usiadła, coś strzeliło w kręgosłupie, coś przeskoczyło, tak, że ona już nie zdołała wstać z toalety. Zanim przybyła pomoc, zanim rodzina się zorientowała, ona spędziła siedząc w toalecie 48 godzin. To wywołało odleżyny na udach. Na całe szczęście lekarze powiedzieli, że w zasięgu miała kran i mogła pić wodę, że nie nastąpiło odwodnienie organizmu. Ale ona nic nie mogła zrobić. Telefon komórkowy oczywiście został gdzieś w kuchni, nie miała możliwości wezwania pomocy. Takie rzeczy też się przydarzają seniorom. To oczywiście znowu, cały czas staram się Państwa podprowadzić w tej empatii poznawczej, żebyśmy zrozumieli w coraz większym stopniu te problemy seniorów. Czy możemy w jakikolwiek sposób tego doświadczać? Czy możemy przekraczać granice? Są, proszę Państwa, na przykład takie symulacje, które pokazują, w jaki sposób widzą świat osoby z postępującą jaskrą. To, co Państwo widzicie tutaj na zdjęciu z prawej strony, to jest widok przez okulary, do których za chwileczkę dojdziemy. Natomiast tak te osoby widzą świat, to znaczy zabudowuje im się ten obraz świata. One w coraz większym stopniu muszą poruszać głową, żeby widzieć cokolwiek. Oczywiście to się potem leczy, tak, jak najbardziej, ale to jest oczywiście mocna utrata komfortu. Może być inne schorzenie, może być zaćma. Jak widzą osoby z zaćmą, tak jak na tym prawym zdjęciu Państwo widzicie. Kolory się rozmazują, tracimy kontrasty, tracimy wrażenie głębi i w pewnym momencie schody, po których schodziliśmy, zlewają nam się w jedną masę. Nie widzimy, gdzie są poszczególne stopnie i to jest ten problem. Proszę Państwa, czy to jest w ogóle temat, którym powinniśmy się my tutaj dzisiaj zajmować? Drodzy Państwo, w 2018 roku było nas 38,5 miliona. 6,5 miliona spośród nas to byli seniorzy, czyli co szósta osoba w Polsce to senior. W 2050 roku, jak szacują demografowie, nasza liczebność spadnie do 34 milionów i powstaje pytanie, ile osób wśród tych 34 milionów to będą seniorzy. Drodzy Państwo, zmierzono, sprawdzono i już wiemy, 12 milionów. Co trzecia osoba w Polsce w 2050 roku, a to jest tendencja ogólnoeuropejska, to jest tendencja dominująca w krajach rozwiniętych. Co trzecia osoba w tym kraju będzie seniorem. Seniorzy będą największą grupą społeczną w tym kraju. Pytanie, czy my dostrzegamy ich potrzeby. Ile osób starszych, ile spośród seniorów, gdy idzie i przechodzi 3 przecznice albo wspina się po jednej kondygnacji, wchodzi na pierwsze piętro, potrzebuje odpoczynku? Proszę Państwa, 35%. 35% osób starszych musi przystanąć, najlepiej przysiąść. Pytanie, czy ma gdzie i czy ma na czym. Ile osób starszych potrzebuje w czasie chodzenia, wspierania się na lasce, balkoniku? 20%. Wyobraźmy sobie, co będzie się działo, gdy tych ludzi będzie w przestrzeni 10 milionów, 12 milionów. W 2050 roku, drodzy Państwo, ja już też będę oczywiście seniorem, sędziwym, jeżeli tego czasu dożyję i też będę gdzieś z tą laską w tej przestrzeni funkcjonował. Pytanie, jaka ta przestrzeń będzie. Bo to, jaka przestrzeń jest dzisiaj, to oczywiście możemy obserwować. To jest, proszę Państwa, park miejski w Rawie Mazowieckiej, 5 hektarów, świetnie przygotowany, fantastycznie wyposażony, rewelacja, super, wszystko cudownie, tylko pytanie o 2 obiekty. Ławki? To jest pierwsze pytanie. One tam są, tylko że one są skupione wokół placów zabaw, wokół tych miejsc, gdzie projektant, gdzie architekt uznał, że tam będzie dobrze, bo tam ludzie będą siedzieli i wypoczywali. Pytanie, czy senior wypuści się tymi alejkami na spacer, czy on pójdzie po tych alejkach, gdy wie, że tam nie ma ławek. I drugie pytanie, proszę Państwa, niezwykle istotne, gdy jesteśmy seniorami. Toalety. Toalety w przestrzeni publicznej. To jest też spore wyzwanie, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. Podobnie wygląda park miejski w Kościanie, to jest 15 hektarów, świetny, wspaniały, cudownie wyposażony, zazdroszczę mieszkańcom miasta takiej przestrzeni, ale nie wiem, czy tam seniorzy mają
możliwości funkcjonowania. Takich przykładów można pokazywać wiele. W 2015 roku, jeżeli mówimy o multikinie w Centrum Handlowym Złote Tarasy w Warszawie, to za projekt wnętrza tego multikina pracownia, która projektowała to, otrzymała europejską nagrodę za najlepszy design wewnętrzny. Ale drodzy Państwo, wyobraźmy sobie w tej przestrzeni osoby, które mają zaćmę, osoby, które mają jaskrę. Jak one mają tam funkcjonować? Wszystko stonowane, ciemne, szare, bardzo często tak to wygląda. Jak, proszę Państwa, zachowują się seniorzy, gdy mają do wyboru schody ruchome albo schody tradycyjne? Czy seniorzy korzystają? Przecież to takie ułatwienie, takie udogodnienie, ale proszę Państwa, to chodzi tak naprawdę o psychikę. Czy senior zdecyduje się wejść na te schody, czy on będzie mógł ruszyć po tych schodach, czy on się nie zachwieje, czy on trafi na właściwy stopień i tak dalej, i tak dalej. Tu, proszę Państwa, chciałbym pokazać Państwu taką drobną rzecz. Idąc na to nasze dzisiejsze spotkanie, wszedłem do sklepu i kupiłem 3 napoje. Mleko w kartoniku. Chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na to, jak wygląda zakrętka. Kupiłem sok, również w kartoniku, również z zakrętką. I oczywiście wodę, akurat gazowaną. Bo jak senior lubi, to czemuż miałby się nie napić. Drodzy Państwo, co jest problemem? Problemem jest nakrętka. Wielu seniorów w Polsce nie pije soku, nie pije wód mineralnych, nie konsumuje mleka, ponieważ nie są w stanie, jeżeli mają schorzenia w obszarze dłoni, oni nie są w stanie uchwycić nakrętki i jej odkręcić. Te 6 drobnych plastikowych łączników, które tu się znajduje, które dla nas jest informacją, że nikt tego mleka przed nami nie odkręcił, dla nich jest barierą nie do przekroczenia. Co robi senior? Z mlekiem sobie poradzi. Weźmie nóż, zacznie podważać gdzieś z boku, w pewnym momencie wytworzy sobie z tego jakiś tam rożek, odpiłuje ten rożek, no i będzie miał dostęp do tego mleka. Co ma zrobić z tym sokiem? Tutaj nie ma żadnych rożków, nie ma czego. Co robią seniorzy? Proszę Państwa, jak sobie radzą seniorzy? Ja pokażę, jak sobie radzą seniorzy. Seniorzy bardzo często, ryzykując skaleczenie, no szukali takiego miejsca, spróbują jakoś to zrobić tak, żeby przyłożyć do tego nóż, będą starali się wytworzyć otwór obok. I potem wezmą szklankę albo wezmą jakiś słoik, oczywiście sporo im się rozleje po drodze, jakiś dzbanek, zrobią większy otwór po to, żeby napić się soku, a w ogóle nie będą starali się odkręcić tej nakrętki. Co zrobią z wodą gazowaną? Nic. No przecież nie wbiją w to noża. Nie zrobią tu dziury. To się nie uda. W związku z tym, kto projektuje te rzeczy? Kto zaprojektował te butelki? Młodzi ludzie. Młodzi, mam na myśli ludzi, którzy są powiedzmy poniżej 45 roku życia. Oni starają się, żeby to ładne, estetyczne, żeby to dobrze wyglądało, żeby to dobrze funkcjonowało. Natomiast seniorzy z tego nie skorzystają, bo nie jest to dopasowane do ich możliwości. Co się im proponuje? Proponuje im się, proszę Państwa, rozwiązania zastępcze. Proponuje się całą linię udogodnień dla seniorów. To, co Państwo widzicie w lewym górnym rogu, to jest nakładka na tego typu nakrętki, tylko proszę zwrócić uwagę, że ona ma jedną określoną średnicę. Tak? To znaczy nakładam sobie na tą nakrętkę, robi mi się większa nakrętka, może wtedy ręką zdołam to otworzyć, ale to musiałbym mieć cały zestaw takich nakrętek. Produkuje się specjalne sztuczce z grubszymi, większymi rączkami. No one może nie są zbyt estetyczne, no ale jeżeli spełniają swoją rolę i senior może ich użyć, to bardzo dobrze. Fosforyzujące naklejki na te zamki, których senior nie widzi, jeżeli ma czarne drzwi i czarny zamek, on w pewnym momencie musi na tej klatce schodowej w listopadzie, gdy zgasło światło, wejść do swojego mieszkania i musi ucelować w tą dziurkę od klucza, której nie widzi. Seniorzy, proszę Państwa, mają problemy z tym, żeby zakładać buty, żeby zakładać rajstopy, żeby zakładać skarpety. Wymyślono specjalne takie udogodnienia z teleskopowymi rączkami, takie przyrządy do zakładania. Oczywiście nie zawsze to działa. Duża część tych rozwiązań w ogóle nie satysfakcjonuje dużej części seniorów.
Oczywiście myśli się o seniorach coraz więcej. Od 1985 roku już powstają specjalne rozwiązania w obszarze białej armatury, w obszarze tego, co spotykamy w łazienkach. Przygotowuje się specjalne programy wsparcia seniorów w zakresie żywienia. Taki projekt był w Danii w 2007 roku, The Good Kitchen, gdzie seniorzy nie gotowali sobie, bo mówili, że nie chce im się gotować dla innej osoby, zaczęto im dostarczać posiłki. Już są, na szczęście, już są, jest tego coraz więcej, targi, wystawy, spotkania projektantów właśnie związane z seniorami. Ale pytanie, czy to wszystko wystarczy, czy to wszystko wiedza, obserwacja, nawet zaangażowanie nasze emocjonalne, czy wystarczy, żeby zrozumieć te problemy? Proszę Państwa, okazało się, że 25 lat temu doszliśmy do wniosku, że nie. Doszli do tego Japończycy, doszli do tego Amerykanie, doszli do tego Niemcy. Myśmy dołączyli kilka lat później. Okazuje się, że nie i proszę Państwa, opracowano w 1999 roku po raz pierwszy coś, co się nazywa senior suit, coś, co się nazywa kombinezon doświadczeń senioralnych, coś, co możecie Państwo zobaczyć pod nazwą kombinezon staruszka, kombinezon wieku, no bardzo różne nazwy. Po cóż to? Otóż zaczęto ubierać w to projektantów, żeby oni zobaczyli, żeby oni odczuli, żebyśmy przekroczyli granicę ja rozumiem na rzecz aha, ja wiem, żeby nie było samego zrozumienia i nawet kiwania głową i nawet próby wczucia się, ale żebyśmy sami w pewnym momencie zmierzyli się z wyzwaniem otwarcia butelki w takich warunkach, w jakich może to robić senior. I zaczęło się, proszę Państwa, to dość intensywnie rozwijać. Zaczęły w to wchodzić firmy samochodowe, zaczęły w to wchodzić firmy związane z lotnictwem, z kolejnictwem. Zaczęli powoli wchodzić w to urbaniści, ale tu jeszcze jest długa droga przed nami. Duża część tych firm buduje swoje kombinezony. Tych kombinezonów w tej chwili jest już całkiem sporo. Firmy ubezpieczeniowe również zaczęły tworzyć takie rzeczy. Ja po raz pierwszy zetknąłem się z kombinezonem w 2015 roku, gdy wykonywaliśmy w spółce Idea Spin, to jest spółka uniwersytecka. Uniwersytet jest tutaj naszym partnerem. Wykonywaliśmy takie zlecenie na projekt mebli dla seniorów. To, co Państwo widzicie, to są takie makiety, jak widać, budowane z kartonu. Okazuje się, że seniorzy bardzo często nie korzystają z tego, co nazywamy pawlaczem i nie korzystają z dolnych półek. Z górnych nie korzystają, bo nie wejdą na żaden stołek, a z dolnych nie mogą się schylić. Tutaj chodziło o wprowadzenie pewnych zmian i pewnych usprawnień. Gdy odkryliśmy kombinezony doświadczeń senioralnych, gdy zetknęliśmy się z nimi, przetestowaliśmy różne, na tyle nam się to narzędzie spodobało, że chcieliśmy z nim pracować dalej, postanowiliśmy zbudować nasz własny kombinezon doświadczeń senioralnych i w 2018 roku taki kombinezon, taki jak tutaj Państwo widzicie na zdjęciach, on tu wisi, rozłożone jego elementy są na tych krzesłach, udało nam się zaprojektować, wykonać i kilka tych kombinezonów w tej chwili mamy, udało nam się zainteresować prasę w kombinezonie staruszka, ruszył na miasto redaktor nowości oraz szefowa agencji MSU Publishing. No wzbudzili pewną sensację, muszę przyznać, gdy tak szli, ale też ich doświadczenie przestrzeni miejskiej zmieniło się bardzo mocno. I to jest, proszę Państwa, to, na co chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że możemy poszukiwać rozwiązań, które pozwolą tę naszą empatię zbudować nie na zrozumieniu, nie na współodczuwaniu, ale na doświadczeniu, że oto zakładam, to oczywiście, co my prezentujemy, to jest poparte badaniami, wiemy, jakie są ubytki, w których obszarach, wiemy, co się zmienia, co się zwiększa, jak zasymulować i w pewnym momencie ubieramy daną osobę i ona zmienia swoje zachowanie. Oczywiście, no jeżeli ubierzemy taki strój 15 czy 20 minut, to będzie tak naprawdę taka próba testu, tak? Czy dam radę odkręcić butelkę, czy też nie. Natomiast jak na przykład wykorzystuje się te kombinezony przy szkoleniu pielęgniarek, to one w tym kombinezonie muszą spędzić 12 godzin. Powiem Państwu, że ja podjąłem wyzwanie w 2015 roku spędzenia w kombinezonie 12 godzin, wytrzymałem 11 godzin 40 minut, zabrakło mi 20 minut, ale powiedziałem zdejmijcie to ze mnie, błagam zdejmijcie to ze mnie. Doświadczenie jest absolutnie dojmujące. Pierwszych 15 minut się bawimy, nawet do pół godziny, a po pół godziny na przykład osoba w tym kombinezonie zaczyna znacznie mniej mówić. W ogóle tak jak mówi cały czas, tak milknie. W pewnym momencie się pojawia zmęczenie, w pewnym momencie się pojawiają w ogóle bolesności w obszarze kręgosłupa, coś, czego nie doświadczaliśmy. I w pewnym momencie widzimy, jak nam się świat zaczyna zawężać.
Drodzy Państwo, nie mam możliwości, żebyście wszyscy Państwo ten kombinezon założyli, chociaż oczywiście możemy, jesteśmy tu otwarci na współpracę, możemy o takich projektach rozmawiać. Natomiast chciałbym Państwu pokazać, jak ten kombinezon funkcjonuje, jak on działa. Zapraszam Milenę Szczęsną, która zgodziła się, żebyśmy założyli na nią ten kombinezon i zobaczycie Państwo, jak to funkcjonuje. Proszę Państwa, ja będę zakładał poszczególne elementy, mówiąc, co zakładam. Zakładamy przede wszystkim kamizelkę, która z jednej strony usztywnia bardzo mocno plecy, usztywnia bardzo mocno nas tutaj w obszarze ramion, a jednocześnie jest dodatkowym ciężarem. Osoba starsza bardzo szybko zwiększa jej się masa ciała, zmienia się proporcja pomiędzy masą tłuszczową a masą mięśniową i w tym momencie to się staje dość dojmującym doświadczeniem. Co następnie? Otóż zmiana ciężaru naszego ciała będzie powodowała pewną ociężałość. W jaki sposób symulujemy ociężałość? Ociężałość będziemy symulowali w taki sposób, że zakładamy, i tak jest w tych wszystkich kombinezonach, które tam Państwo widzieliście też na fotografiach, zakładamy, proszę Państwa, obciążenia na kostki, które spowodują, że chód będzie troszkę trudniejszy, również może on być mniej stabilny, no bo jednak nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby nam się coś tutaj na dole dodatkowego w zakresie ciężaru pojawiało. Więc zakładamy w tym momencie te obciążniki na kostki. Ponieważ zmienia nam się z wiekiem ruchomość stawów, będziemy także musieli ograniczyć stawy. Zaczniemy od stawów kolanowych. Założymy na te stawy blokady, które nie uniemożliwią nam ruchu. Widziałem takie kombinezony, gdzie zakładano blokady sztywne, które rzeczywiście blokowały całkowicie. Tutaj nie ma całkowitego zablokowania ruchu, ale jest on mocno ograniczony w tym stawie. Zrobimy to samo z drugim kolanem. I przechodzimy do rąk. Jeżeli chodzi o ręce, no to znowu będziemy musieli ograniczyć ruchowość, tym razem w stawie łokciowym. Z powrotem. Trzymaj. I w ten sposób osoba w kombinezonie będzie miała ograniczoną ruchowość. Oczywiście to za mało, trzeba troszkę dociążyć nadgarstki, tak żeby wykonywanie najprostszych czynności przestało być rozwiązaniem tak łatwym jak dotychczas. Cóż dalej? Osoby starsze mają inne wyczucie dotyku. Ograniczymy to wyczucie dotyku poprzez założenie na początek bawełnianych rękawiczek. To są zwykłe bawełniane rękawiczki. Są też takie rozwiązania niemieckie, gdzie dokładane są bodźce elektryczne na przykład i takie rękawiczki jeszcze dodatkowo wprawiają nasze dłonie w drżenie. No tam jest problem z zasilaniem, bo trzeba taką dość dużą baterię nosić za taką osobą. A do tego założymy dodatkowe ograniczenia w zakresie ruchomości palców, to znaczy
troszkę ograniczymy ruchowość kciuka, jak i możliwość poruszania w ogóle palcami, co ma symulować schorzenia związane z wszelkimi reumatycznymi różnymi tutaj zjawiskami, które w obszarze dłoni mogą się dziać. Oczywiście wraz z wiekiem również usztywnia nam się nieco praca karku. Nie o to chodzi, żeby dusić, tylko chodzi o to, żeby przyblokować tę możliwość. No i wreszcie będziemy zakładali kombinezon, chociaż jeszcze później wrócimy do kwestii oczy i uszy, ale to za momencik. Kombinezon, proszę Państwa, wygląda tak, jak byśmy chcieli kogoś ubrać i przerobić w Teletubbiesie. Rozwiązania są takie, że niektórzy stosują kombinezon pod te elementy, niektórzy na te elementy. Myśmy się zdecydowali na to rozwiązanie z zakładaniem kombinezonu na te elementy. Oczywiście osoba musi siedzieć ze względów bezpieczeństwa. Założenie tego wymaga rozpięcia tego dość mocno, bo za chwilę będziemy też tym kombinezonem wprowadzać dodatkowe usztywnienia w obszarze pracy pleców. O, właśnie coś mi się tutaj zapięło przez moment. O, już jest dobrze. Okay. Zakładamy kombinezon. I kombinezon został założony i teraz ściągamy dodatkowe ściągacze, które znajdują się przy kolanach, przy kostkach. Chodzi też oczywiście o względy bezpieczeństwa. Dodatkowo tutaj w pasie. Tak jest. Oraz przy nadgarstkach. No i pozostaje nam, proszę Państwa, kwestia oczy i uszy. Oczy zawężamy pola widzenia poprzez zastosowanie okularów. W tych okularach można zasymulować różne schorzenia. Koleżanka dostanie w tym momencie okulary z zaćmą, czyli w tej chwili przestała Państwa widzieć wyraźnie, widzi Państwa, jak przez mgłę rozmazane zaczęła gubić kontrasty, zaczęła gubić kolory. No i żeby jeszcze wprowadzić ograniczenia w zakresie słuchu, to rzecz jasna założymy jej wygłuszające słuchawki, żeby jej nie było tak w tym wcale przyjemnie. No i w zasadzie mamy nieomal gotowe wyposażenie, ale jeszcze jest nam potrzebna, rzecz jasna, laska. I laska nam upadła. I 25-letnia kobieta w pewnym momencie traci możliwość wykonywania dynamicznych ruchów. W tym momencie okazuje się, że ma problemy z pewnymi czynnościami. Czy ty mogłabyś sobie poprawić kitek? Tak? Okazuje się, że podnoszenie rąk już staje się pewnego rodzaju problemem. To jest oczywiście początek, to jest faza bawimy się. Ale gdybyśmy w tym byli godzinę, dwie, trzy, to zmęczenie zacznie narastać. Zapraszam cię do stolika. I teraz osoba starsza poszła do sklepu, kupiła sobie krzyżówki panoramiczne. Żeby je rozwiązać, musi naostrzyć ołówek. Zobaczmy, jak będzie wyglądał proces, będzie przebiegał proces ostrzenia ołówka. On oczywiście będzie przebiegał tak, że ten ołówek zostanie naostrzony, ale chodzi o tempo pracy, o to, jak jest ułożona głowa w stosunku do reszty tułowia, jak pracują palce, jaka jest dynamika ruchu. Trzeba ucelować, trzeba ten ołówek naostrzyć. A następnie, proszę Państwa, trzeba będzie otworzyć krzyżówki panoramiczne i trzeba będzie przeczytać hasło któregoś
z którejś z tych krzyżówek. Ocena jakości naostrzenia, no i czytamy któreś hasło. Bierzemy pod uwagę oświetlenie w tej sali, bierzemy pod uwagę kontrast druku pomiędzy tym, co jest napisem, a tym, co jest tłem. Od razu powiem, że najgorsze są zielone. Nie wiem czemu, ale najsłabiej widać te, które tam są różowe strony, zielone jakoś tak najsłabiej kontrastują. Udaje się przeczytać jakieś hasło? Nie, nie widzę zupełnie. Próba doświetlenia poprzez ułożenie tego odpowiednie, raczej nam się to nie uda. Czy uda się przeczytać napis na mleku? Ale nie ten tutaj główny, ale tu z boku z pato ołówek. Gdzie jest to ołówek? Nie ma. Czy możesz przejść z drugiej strony stołu? Z tamtej strony, nie tędy. To jest też kwestia bezpieczeństwa. Osoba w tym stroju nie widzi dokładnie. Okej, mamy ołówek. Wracamy do mleka. Ja już muszę zdjąć okulary, żeby zobaczyć, o co mi chodzi. No dobrze, chodzi mi o skład tego mleka. Widzę tylko nazwę mleka. Dobrze. Mleko, nie? To może uda się z czekoladkami. Otwieramy pudełko czekoladek. Wnukowie kupili, wnuczęta przyniosły. Szukamy perforacji. Pudełko w zasadzie zostało rozdarte, nieotwarte. Nikt się nie będzie bawił w jakieś drobiazgi. Uda się wyjąć czekoladkę? Dalej niszczenie pudełka, dalej niszczenie pudełka. Nadal niszczymy pudełko, próbując dojść do czekoladki. Ona tam jest. Nie jest łatwo. Jest. Ostatecznie udało się zmierzyć z czekoladką. Oczywiście za to wszystko trzeba było zapłacić monetami. Ile tu jest? Nie, ale coś spadło. Jest 3,22, a spadło co? Złotówka. Złotówka. Tak jest. Osoba starsza siedzi na krześle, jak się ubiera. Pytanie, czy jest w stanie zawiązać sobie buty. Wyobraźmy sobie, że to jest sznurowadło. Koleżanka podłoży je pod podeszwę, spróbuje zawiązać. Zobaczmy, jak jej to pójdzie. Praktycznie nie jest w stanie wykonać skłonu w przód w pełni. Jest w stanie wykonać tylko do pewnego momentu ten skłon. Męczy się związaniem butów, dlatego dla seniorów na przykład produkuje się elastyczne sznurowadła, które zawiązane sprawiają, że but jest zawiązany, ale możemy go zakładać tak jak mokasyn, bo one są po prostu rozciągliwe, mimo że my tego nie widzimy. Pod warunkiem oczywiście, że senior wie, że takie sznurowadło może sobie nabyć. Co, proszę Państwa, z drobnymi czynnościami? Co z drobnymi czynnościami, które możemy wykonywać, które senior musi wykonywać? To są agrafki i guziki. Bardzo się proszę, żebyś znalazła 4 czerwone guziki i nawlakła je na agrafkę. Chodzi o czas reakcji, proszę Państwa, chodzi o dynamikę ruchu, chodzi o to, ile czynności, które normalnie wykonujemy, zajmują nam teraz.
wielokrotne przekładanie przedmiotów z ręki do ręki, wchodzenie po schodach z krokiem dostawnym, nie krokiem takim, że stawiamy stopy coraz wyżej, ale dostawiamy stopę do tej stopy, która jako pierwsza poszła. Konieczność korzystania z poręczy, trudności z otwieraniem drzwi, które nie mają klamki, ale mają gałkę, którą trzeba przekręcić. Druki, proszę Państwa, związane z życiem seniorów, czyli druki ZUS-owskie, druki związane z podatkami, to wszystko jest wyzwanie. To się powiodło, więc zadanie nieco trudniejsze. Igła z nitką. Nie widzę igły. Udało się igłę wydobyć, a co się stanie, jak ona spadnie na ziemię? Próbujemy teraz walczyć z nitką. Może ja przytnę kawałek? Nie widzę, czy mam ją dobrą stroną, czy mam szukać dziurki, czy jest odwrotnie. No właśnie. Oczywiście są rozwiązania też w tym zakresie. Są takie dodatkowe wspomagacze do nawlekania igły. Są igły z przeciętym oczkiem, gdzie zupełnie inaczej się nawleka, ale to jest praktycznie zadanie nie do wykonania. No i może ostatnie ćwiczenie to będzie przygotowanie posiłku, czyli obranie jabłka. Dziwimy się bardzo często, że seniorzy są, moglibyśmy powiedzieć, nieco niechlujni, że nie dbają o szczegóły, że właśnie gdzieś ziemniak nie został odpowiednio doobrany, gdzieś na jabłku została skórka albo coś zostało bardziej obciachane niż obrane. Ale to jest, proszę Państwa, nie kwestia wyboru, to nie jest kwestia bardzo często rezygnacji z siebie i ze swoich ambicji. To jest, proszę Państwa, bardzo często kwestia niemożności. Te osoby bardzo często sobie z tym nie radzą. Patrzę na to jabłko i tak sobie myślę, co biedne zawiniło, że jest obierane w taki sposób. No tak jest właśnie w momencie, gdy mamy schorzenia, w momencie, gdy nasze ręce są coraz cięższe, w momencie, gdy coraz trudniej nam o tą koordynację ruchową. Drodzy Państwo, Milena obiera jabłko, a ja, zbliżając się powoli do końca naszego spotkania, chciałbym powiedzieć taką rzecz. Dlaczego my to robimy? Znaczy, dla kogo my to robimy, można by było zapytać. Bo bardzo często okazuje się, że szereg wynalazków, szereg pomysłów, szereg inicjatyw pojawia się wtedy, gdy komuś zachoruje ktoś w rodzinie, gdy pojawi się rzeczywista potrzeba, wtedy szukamy rozwiązań. Ale proszę Państwa, empatia, jeżeli doświadczymy jej wystarczająco mocno, żeby ona zmieniła nasz stosunek do świata, nie na 10 minut, nie na 15, nie jednorazowo, ale w sposób trwały, ona może pozwalać nam zmieniać i kształtować rzeczywistość, może nam pozwalać zmieniać i kształtować świat, również w tym ujęciu związanym z przyszłością. Myśmy opracowali z tymi kombinezonami specjalny program szkoleniowy, myśmy przygotowali specjalną ofertę dla szkół, dla instytucji, dla samorządów. Pracujemy z tymi kombinezonami z różnymi osobami. Czy mogłabyś rozwiązać sznurowadło? I teraz sytuacja jest taka, że to jest trend narastający ogólnoświatowy. Cieszymy się, już na naszym uniwersytecie mamy dwa różne modele tych kombinezonów. To się cały czas rozwija, to cały czas jest udoskonalane. Zostałem kiedyś zapytany, lata temu jak się zaczynaliśmy zabierać za te kombinezony, czemu to robimy, dla kogo to robimy. Odpowiedź jest jedna, robię to dla siebie. Robię to dla państwa. To nie chodzi tak naprawdę w tym momencie o seniorów, którzy są teraz.
tak naprawdę zmieniając rzeczywistość, szukając rozwiązań, czasami bardzo prostych, które pomagają żyć dzisiaj seniorom, kształtujemy rzeczywistość, w której my się znajdziemy również jako seniorzy. To nie muszą być jakieś spektakularne rozwiązania. Proszę Państwa, to wystarczy taśma fosforyzująca przyklejona do krawędzi schodów, która pomaga tym seniorom zobaczyć te krawędzie schodów i odzyskać kontrolę nad przestrzenią. To są czasami banalne rozwiązania, bardzo proste. Czasami wymagają oczywiście one zaangażowania sił i środków, zmiany sposobu myślenia, zmiany sposobu postrzegania tych seniorów, których mamy w tej chwili, jak również nas samych w perspektywie przyszłości. Czy empatia jest kluczem do przyszłości? Wydaje mi się, że nie mamy wyboru. Wydaje mi się, że jest to oczywiście nie jedyny klucz, ale taki z tego musimy korzystać coraz częściej, bo bez tego ta rzeczywistość 2050 roku może nas bardzo mocno rozczarować, bardzo mocno zaskoczyć i bardzo mocno dotknąć. Ja w 2050 roku będę zdecydowanie seniorem. Państwo siedzące na tej sali jeszcze nie, ale to Państwo będziecie kształtować naszą przestrzeń, naszą rzeczywistość, nasze parki, windy, kina, bloki, ośrodki zdrowia, miejsca, produkty i to wszystko, z czego my jako seniorzy będziemy chcieli korzystać, z czego my jako seniorzy będziemy chcieli korzystać, ciesząc się w miarę możliwości doskonałym, miejmy nadzieję, dobrostanem senioralnym. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i za przybycie. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękujemy bardzo, panie profesorze, za wykład. I teraz pytanie do Państwa, czy pojawiły się jakieś pytania? Może chcielibyście zapytać o coś pana profesora, dowiedzieć się czegoś więcej albo o jakieś szczegóły zapytać? Macie teraz na to okazję. Proszę tylko o podniesienie dłoni. Jest pytanie z sieci. Jakie grupy zawodowe powinny mieć obowiązkowe szkolenia w takich kombinezonach? Nie wiem, czy obowiązkowe, natomiast jeżeli pytamy o grupy zawodowe, które powinny mieć, albo przynajmniej szansę, powiem w ten sposób, skorzystać, no to z pewnością cała branża medyczna, chociaż tam jest to całkiem nieźle robione, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten sektor geriatryczny, czyli pielęgniarki, czyli lekarze z tym styczność mają, ale nie jest to obowiązkowe jeszcze dla całego sektora medycznego, a wydawać by się mogło, że takie być powinno. Dodatkowo z pewnością przydałoby się, żeby w te kombinezony ubierane były służby publiczne, to znaczy, żeby były ubierane Straż Miejska, Policja, również myślę Straż Pożarna, czyli wszystkie te służby, które stykają się z seniorami, czasami w sytuacjach takich, oczywiście oni są szkoleni, tak, co mają robić w danym momencie, znają procedury, wiedzą, ale też nie doświadczyli bardzo często takiej sytuacji, nie doświadczyli tego poczucia bezradności. Wiele osób, które zakładają ten kombinezon, Milena siedzi bez ruchu, jak manekin, tak naprawdę wiele osób mówi, że czuje w tych okularach i w tych słuchawkach tak, jakby ktoś im włożył głowę do akwarium, że świat zwolnił i wszystko dookoła nie funkcjonuje tak jak dotychczas. Zatem z pewnością również te grupy. Myślę, że dobrze by było, żeby urbaniści oraz designerzy, ci wszyscy, którzy projektują te butelki, myszki komputerowe, smartfony, długopisy, wszystkie urządzenia AGD, wszystkie te przedmioty, z których korzystamy w takim codziennym rytmie życia, żeby oni również wiedzieli. Co z tego, proszę Państwa, że w windzie są panele, na których przyciski są podświetlane na seledynowo, a wszystko jest takim ładnym inoksem zrobione i że na tym są, na tych przyciskach jest zrobione wytłoczenie brailem dla osób słabowidzących, jak senior bardzo często nie widzi tego panela, gdzie są w ogóle te przyciski. Dobrze by było, żeby właściciele hoteli, restauracji, sklepów, żeby oni również zobaczyli. Senior w sklepie bardzo często nie kupuje pewnych produktów, bo nie sięga po nie na półkę. Albo na dole, albo na górze. A nie ma nikogo w pobliżu z obsługi, albo wstydzi się poprosić. Wstyd, proszę Państwa, to jest też gigantyczna bariera u seniorów. Niektórzy wstydzą się chodzić z laską, przestają wychodzić z domu, bo oni nie chcą, bo jest to dla nich w dużej mierze upokarzające. Wydaje mi się, że może niekoniecznie też grupy zawodowe, ale też myślę sobie o grupach społecznych, myślę sobie również o grupach studenckich, myślę sobie również o grupach uczniowskich. Nam często, ja
pamiętam siebie też z tego okresu, nam często trudno jest zrozumieć, no ale jak to nie może zrobić, jak to nie może przyspieszyć, czemu tam guzdrze się z tymi miedziakami? No dlatego, że taka jest jej konstrukcja psychofizyczna, że ona, ta osoba już tego zmienić nie może i na to wpływu nie ma. Także wydaje mi się, że w pierwszym rzędzie ci, którzy odpowiadają za nasze zdrowie, za nasze bezpieczeństwo, w następnym rzędzie ci, którzy odpowiadają za przestrzeń i jej wyposażenie, a potem możemy to rozszerzać na kolejne grupy. Czy będą organizowane spotkania, na których będzie można przymierzyć symulator, aby więcej osób doświadczyło to, czego doświadczają seniorzy? Tak, to znaczy, proszę Państwa, to w tej chwili się rozwija w takich kilku nurtach. Z jednej strony w 2018 roku, pamiętam, była taka akcja właśnie doświadczenia senioralności. Włączyli się w to dziennikarze, włączyły się w to różne organizacje, NGOsy. My jesteśmy spółką uniwersytecką. Tak jak powiedziałem, na uniwersytecie są w tej chwili dwa zespoły, które pracują nad kombinezonami. Więc my z jednej strony prowadzimy takie spotkania jak dziś, prowadzimy eventy również dla szkół. Bierzemy udział w różnych targach i w różnych spotkaniach. W przypadku zjazdów, konferencji osób niepełnosprawnych czy związanych z osobami niepełnosprawnymi, związanych z samorządami, również tam staramy się bywać. Byliśmy też na przykład na targach DroneTech, gdzie wydawać by się mogło, że branża IT i drony to nie jest nic wspólnego z seniorami, ale tam też się nasze stoisko cieszyło sporym powodzeniem. Także takie rzeczy się dzieją, tu można śledzić nasze media społecznościowe, nasze strony. Jeżeli coś będziemy robić, to oczywiście będziemy o tym informować. Jednocześnie również można się z nami porozumiewać na różnych zasadach, od razu powiem, w tym, żebyśmy my na przykład przyjechali gdzieś do Państwa, wzięli udział, czy pomogli Państwu organizować jakiś event i w ramach niego, żeby pojawił się właśnie kombinezon doświadczeń senioralnych. My w tej chwili ten rozmiar, który ma na sobie Milena, to jest rozmiar średni. My dysponujemy również modelem mniejszym oraz modelem większym. One mają modułowe kamizelki, to znaczy możemy założyć na człowieka taką kamizelkę, która waży 6 kg, ale możemy zwiększać ten ciężar aż do 36 kg, także to jest dopasowane do wzrostu osoby, do kondycji osoby. Ile waży taki kombinezon? Właśnie pytanie się pojawiło kolejne. Tak jak powiedziałem, sama kamizelka od 6 do 36 kg, natomiast odważniki, które zakładamy na dłonie, najmniejsze, jakie zakładamy na nadgarstki, to jest 0,5 kg, najmniejsze, jakie zakładamy na nogi, to jest kilogram, ale na nogi możemy założyć po 3,5 kg, co nam daje 7, na ręce możemy założyć po 2, co nam daje 4, czyli już mamy w tym momencie 11 kg plus 36, czyli możemy powiedzieć, że kombinezon może ważyć do 50 kg, no ale to już taki kombinezon jesteśmy w stanie założyć na naszego przyjaciela, którego kiedyś w niego ubraliśmy. On jest człowiekiem 1,97 m wzrostu i jest aktywnym płetwonurkiem, bardzo wysportowanym i bardzo silnym. I rzeczywiście, jak założyliśmy na niego ten kombinezon, to zrobiło to już na nim wrażenie. Ale też nie o to chodzi, żeby Państwa wgnieść fotel, żebyście nie byli w stanie się ruszyć i czegokolwiek zrobić. Dopasowujemy kombinezon do wzrostu, do sylwetki, tak żeby to było dojmujące doświadczenie. Natomiast nie jest tak, że każdy zakłada taki sam kombinezon o takiej samej wadze. Może z sali jakieś pytanie. To jeśli nie, drodzy Państwo, to ja zaraz... Mamy chyba jedno pytanie tutaj. Tak, to bardzo proszę. To ja w takim razie pozwolę sobie podejść. Jaki jest koszt takiego kombinezonu? Bardzo ciekawe pytanie. To zależy, który model chciałby Pan nabyć. To znaczy, jeżeli chodzi o najtańsze kombinezony obecne, w tej chwili możliwe do kupienia, to jest w granicach 8000 zł. Natomiast jeżeli mówimy o najdroższych, na przykład niemieckich, z dodatkowymi elementami wyposażenia, które poprzez sygnały elektryczne na przykład są w stanie zasymulować duszności, to są koszty rzędu 35 tysięcy złotych. Czyli powiem od 8 do 35 tysięcy to jest koszt takiego kombinezonu. Oczywiście im niższa cena, tym uboższe wyposażenie, bo są też takie kombinezony, które w zasadzie są oparte w dużej mierze na ściągaczach i paskach, które po prostu blokują możliwość ruchu naszego ciała, ale nie zwiększają na przykład masy ciała. Także tak jak powiedziałem, między 8 a 35 tysięcy złotych. Dobrze, dziękuję. Jest pytanie. Jest następne pytanie. Czy wszystkie osoby, jak właśnie ubrały taki właśnie strój,
czy uznałem właśnie takie same bodźce, czyli to wyglądało różnie właśnie z płcią, z wzrostem i na przykład z wagą. Nie jest nigdy tak, że dwie osoby doświadczają tego w ten sam sposób. Nie ma to żadnego związku ani z wzrostem, ani z wagą, ani z płcią. Bardziej dotyczy to, proszę Państwa, naszej osobistej takiej integracji sensorycznej. Są osoby, które bardzo źle znoszą ograniczenia w obszarze wzroku i słuchu, tak jak powiedziałem. Są osoby, które bardzo źle znoszą ograniczenia w zakresie ruchu. Za każdym razem, gdy osoba zdejmuje kombinezon, pytamy, co było najbardziej dojmującym doświadczeniem i nie ma tutaj żadnego wzorca i nie ma żadnej recepty. Każdy doświadcza czegoś na swój sposób, w taki dojmujący sposób, właśnie odczuwając pewną bolączkę. Ruchowość, ciężar ciała, ograniczenie pola widzenia, zachwiania równowagi, inne tego typu rzeczy. Nie ma tutaj żadnego, nie znaleźliśmy żadnej reguły, każdy sam. Dla mnie osobiście takim największym ograniczeniem jest właśnie wzrok przede wszystkim. Dla mnie jest, ale to też jest być może, znaczy to jest na pewno związane z moim sposobem postrzegania rzeczywistości. Wzrok jest dla mnie podstawowym kanałem pozyskiwania informacji. Gdybym utracił wzrok, byłoby dla mnie to szczególnie dojmujące, więc samo założenie tego kombinezonu z tym ograniczeniem wzrokowym było bardzo irytujące, ale tak jak mówię, tutaj każdy indywidualnie tego doświadcza. Jest pytanie. Czy pan profesor nosił ten kombinezon? Jeżeli tak, co było najbardziej szokujące dla pana? To, co powiedziałem gdzieś w połowie, przepraszam, mojego pierwszej części wystąpienia. Tak, nosiłem kombinezon, chciałem 12 godzin, wytrzymałem 11 godzin 40 minut. To było normalne noszenie w domu. Zostałem ubrany w ten kombinezon o godzinie 7 rano i w domu funkcjonując, starałem się ugotować obiad, biedne ziemniaki. Starałem się wykonać pewne czynności codzienne. Okazało się, że niektórych nie jestem w stanie wykonać. W pewnym momencie, gdzieś tak w okolicach godziny 8 noszenia kombinezonu, stwierdziłem, że muszę się położyć. Jestem tak potwornie zmęczony, że muszę poleżeć. To była dobra decyzja, jeżeli chodzi o odpoczynek, ale fatalna decyzja, jeżeli chodzi o próbę podniesienia się potem z tego odpoczynku, ponieważ wszystko robiłem sam bez żadnej pomocy. Wytrzymałem w tym kombinezonie 11 godzin 40 minut. Ja jeszcze spróbuję te 12 godzin pobić, do nich dotrzeć, ale podszedłem po tych 11 godzinach 40 minutach do mojej żony, mówię, zdejmij, bo ja mówię, zdejmij to ze mnie, niech zdejmij to ze mnie. To był jeszcze kombinezon akurat japoński, przy którym pewnych elementów nie może człowiek sam zdjąć. Zresztą próba rozebrania się z tego to też wymaga pewnego szamotania się z tym. Także jest to rzeczywiście dojmujące. I co było dla mnie najtrudniejsze? To, co powiedziałem, oczy. I szczególnie jest też odczuwana w tym irytacja taka, że oto wiemy, że coś robimy normalnie, ale jesteśmy ograniczeni. Pamiętajcie Państwo, że osoby starsze, wchodząc w okres senioralności i tracąc pewne funkcjonalności, tracąc pewne swoje mobilności i możliwości, one wchodzą w to w takim trybie adaptowania, one tracą to stopniowo, procentowo, gdzieś po drodze zaczynają sobie uzmysławiać, że coś, co wcześniej robiły, dzisiaj już robić nie mogą. Natomiast założenie kombinezonu jest przeskokiem takim szokowym. My naraz jesteśmy o te 30 lat, czy tam 30 kilka, starsi i naraz nie możemy tego zrobić. Oczywiście my w środku jesteśmy cały czas z naszą mentalnością, my cały czas jesteśmy z naszym umysłem, z naszym sposobem postrzegania rzeczywistości i rejestrujemy to, co się z nami dzieje i to jest jeszcze dla nas szczególnie dojmujące. Także odpowiadając na to pytanie, wzrok tak i ta frustracja niemożności wykonania pewnych czynności. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma więcej pytań, to w takim razie chcielibyśmy jeszcze raz podziękować panu profesorowi za dzisiejszy wykład i wystąpienie oraz pokazanie nam, jak empatia może wpływać na przyszłość i może być kluczem tej przyszłości. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję bardzo.